Witam was kochani w kosmosie w kolejnym odcinku. Nie wiem czy nie ostatnim, nie chcę jeszcze mówić, że ostatnim, ale już naprawdę blisko się zbliżamy. Powoli się zbliżamy do końca. No i kochani, tutaj sobie lecimy. Właściwie Domi sobie leci tu i wydaje mi się, że już wszystko obadała, nie? Bo to jest trzy pola. Już tutaj mieliśmy więcej pól. No dobra. Stać nas na 7 pól jeszcze. Tutaj musimy przylecieć, to jest raz, dwa, trzy. No to kurde, 4. 5. No to ewentualnie tu na robitę. No, bo przypomniałem sobie, że mamy łazik. No bo nie chciałbym tutaj tego opuścić statek, bo wtedy do najbliższej planetoidy leci. Dobra. Kochani, zmieńmy sobie. Tu jest 2 na 7 i to nam zostaną 5. Raz, 2, 3, 4. Dobra. Go. I tutaj sobie obadamy też. No i wypuścimy naszego łazika. Pierwszy raz go, kurczę, będę w ogóle wywalał. Takie mam pojęcie, tylko wiecie, teoretyczne, co się z tym robi. Poza tym, kochani, jak mówiłem, tu się powoli zaczyna to klarować, bo nie używamy tyle prądu. Natomiast kwestia jest też taka, że tu powinien być tak naprawdę jeden ten generator i Wizworthy, ale... Znaczy te kaktusy chłodzące, ale no jak widzicie nie ma po prostu fosforytu. Stąd też, no właśnie, tu chciałem to dziabnąć. Jest jajeczko, jedno, drugie. Tu też są. Zastanawiam się, czy nie zrobić więcej, no bo nie używamy aż tak chyba tych wybranego nasionka. Tyle drzew nie używamy aż. Jak mówię, to nie jest kwestia tego, żeby oni tutaj odrastali. Tylko właśnie, wiecie co, wywalmy właściwie to nasionko, 18 stopni. To jest wysadzone tak, o to też, wiecie co, wywalimy to. To też jest wysadzone. To. To. To powinno być ok, 29. To jest do 30, więc nie, no to sobie rośnie na spokojnie, ok. Niech to sobie rośnie. No dobra. Chyba, że to jest za dużo. Nie, jest ok. 91 kratek. No właśnie. Tu zrobiłem właśnie, żeby trzymać ten wodór tutaj, ale wydaje mi się, że to nie jest potrzebne. Zmniejszymy sobie to. Znaczy zwiększymy sobie wielkość. No i tutaj jest jajo pipa, ale wiecie co? No zależy mi na tym, żeby to było. Dobra, niech to sobie będzie. Tu ewentualnie fosforyt można by wywalić, no. To zrobimy tak, jest. Dobra. Tu wrzucimy. I tu. Dobra. Dzisiaj chciałem się zająć właśnie tym. Powiem szczerze, ale widzę, że się nie wypompowało wszystko jeszcze. Pytanie, czy one mogą tutaj zejść? Nie mogą, bo tu jest 100. I one nie przechodzą przez ściany, niestety. Chciałbym zrobić tak ewentualnie, żeby nie było takich problemów dużych. Także to sobie zrobimy, no i wtedy one sobie tu powinny latać elegancko. Chociaż wolałbym, żeby tutaj nie latały. Dobrze. To wywalmy. I to tak w miarę szybko, bo nie chce mi się na to czekać. Aż tak. To wywalmy. Dlatego nie. Płynie tam na górę. Tego też nie. A, zajebiście. Dobrze. Tutaj się to napełnia. No nie chcę tego rozwalać, bo tu jest, już to ma 74 stopnie, więc... No. Trudno. Będzie tego więcej troszeczkę. To jak wywalimy... Powinno być ok. Tu, tędy. Jak wywalimy? Właściwie to mógłbym zamknąć to teraz już. To można by... Granit. Czy ja mam taką pompę do ropy? Bo to jest do ropy pompa, nie? Tak. Sobie to taką samą zróbmy tu i się nie przejmujmy tym po prostu.
Co tu? No bo i tak to wypompowujemy. Już pełne prawie jest. Aha, no właśnie, ten gaz, kurde, miałem dorzucić. Tu. On sobie idzie tędy. Tu. Tędy w prawo. Tu w lewo. I doszedł tu. No chyba, że tutaj po prostu. W tym miejscu zrobić tę kuchenkę. Ewentualnie jak mówię, żeby wywalić po prostu to. Gdzie indziej. Pipsełsy. Hops. Chyba, że czegoś nie używamy. Ja tego deprayera używamy właśnie. Tego używamy. To musi być w kuchni. No mógłbym przedłużyć. Bo to zajmuje w końcu ile? 2-3 miejsca. No tu ewentualnie. Wiecie co? Dobra. Dajmy tu. Do wydrukowania są nowe rzeczy. Zobaczmy. Larwa ślizgacza. Pilotowanie i kuchnia. O, spoko. Ale wydaje mi się, że mamy sporo tego. Przenieśmy larwę ślizgacza. Jak będziemy szli tędy. To tu. Niech sobie będzie. Moment, tu jest jajko? Nie, to jest diament, okej. Bo po tej stronie nie są, dobra. Co się dusi w ogóle? Tutaj ktoś, okej. To sobie powoli rośnie. Niech sobie rośnie. Ty! Debilu. Go. Dobra. No tutaj niby podwójny log powinien być, ale jak mówię, nie wiem jak to kurde zrobimy. Wiesz co, na razie tego faktycznie może nie wywalaj. Mamy tutaj ten. Dobywajcie wszystko. Pytanie, czy to wystarczy? Wydaje mi się, że wystarczy, bo tu będzie aquatuner plus ten. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało mniej więcej. Tylko tak, żebyśmy sięgnęli po to. No chyba tu. Tu. Ja wiem, że nie mamy opcji. To jest sprzęt. Sprzęt aquatunerowy może być nawet tu. Tutaj na górze będzie oczywiście parowa z transformatorem prawdopodobnie. No i ewentualnie zrobić taką komorę chłodzącą tu po prostu. Nie? Ale co tam. No na razie spoko. Dobra, tutaj niech sobie robią, bo tutaj chciałem się tym zająć na początek. Nie zanieczyszczona woda. Tu. Ropa naftowa i dobra. I teraz sobie przelatują z lewa na prawo, ale tu nie wylatują. I dobrze, bo na razie chciałbym, żeby to... O. Dobra. W takim układzie to dekonstruujmy. Kabel... Będę chciał stąd wywalić. W sumie niech kabel będzie na razie. No i dobra, chciałbym takie mieć ułożenie. Żeby zrobić mniej więcej tak jak tu jest, to jest 6 turbin plus 2 te, co? Będzie dużo mocy zabierało. Ale to chyba musi tak być. Ultra gorąco 171 stopni, ale chyba jedna turbina starczy. Tutaj, znaczy te termo dorzucimy tu już po prostu. Nie będziemy się tutaj przejmować za bardzo. Tym więc... Znaczy, jak mówiłem, do 9 nawet taka potrafi jeden, wiecie, geovent wytworzyć pary, żeby zasilić 9 turbin, więc spoko. Z tym, że... Momento. Jak... Bo tu powoli jest tego dużo. Zastanawiam się, bo to muszę też wywalić. Zastanawiam się w tym momencie... Poczekaj. Nie ten. Czy tego nie spuścić po prostu? Tu już jest zamknięte, tak czy inaczej, więc tutaj wody, znaczy wody, więcej nie będzie. Dobra, to zróbmy. Zróbmy dziurę. No i to trzeba będzie przelać to całe. Tylko to będzie dużo tego niestety.
A mógłbym... No właśnie nie mógłbym tutaj. Już tu 74, jedną linijkę byśmy zdjęli. Aby może było to. Szczerze, tu ewentualnie mogę zdjąć. Dobra, to jest zebrane w większości wypadków. To jeszcze wywalmy. Tak, tak, tak. 6. Dajmy to na 7. W sumie to też. Pytanie, gdzie my mamy wywalanie tej wody? Bo wydaje mi się, że w tym momencie nie mamy. Tu już nie będzie wody dorzucanej. Ewentualnie tu. Tu wypompowujemy bardzo powoli. Czy no, już nie wypompowujemy, bo jest na maksa. Wszystko rozpuściło po prostu, wiecie. Sakra. Tutaj też woda jest niestety. Też nie wiem, skąd ta woda jest. Raczej stąd spadła po prostu. To było otwarte. No tu. Dobra, dajmy też wodę zwykłą. Albo tu. Może tu. Też jest zamknięte. By się nie rozpuszczało, ale to. My tylko przeniesione dajmy. O, tu jest. Tu jest pędrak nasz! Dlaczego kurde? No właśnie tak się zastanawiałem, co z tym pędrakiem. Come on. Go. Kurde, pędraka nie wysunę. Jeden z drugim, wiecie co? Moment, bo to jest ważna kwestia. Nie tu. W Dripilli. Gdzie jest Dripilla? Tu. Nie wysyłajcie już. To wysyłajcie. Nie wysyłajcie już nikogo. Bo tu mamy to. I potem stąd zabierają tu. Kurde. Trzy nawet pędraki, come on. No mógłbym zrobić z tego stajnię. Po sacharozę mamy w sumie, no i właśnie dlatego... To musimy coś wywalić. Tego nie chcę wywalać. Mógłbym wywalić... To musiałbym pozamykać. Może ma to sens. Jak pielęgnuje. Ja rozumiem, że zimno, ale tam do minus 30 żyjesz, więc... Jeżeli dobrze pamiętam. Poczekaj. Roczny pędraku. Do minus 30, no. Tu jest minus 18, więc... Więc git. Dobra, zamknijmy to. Dajmy jakąś płytkę zwykłą. Cyk. Ja będę musiał to wykorzenić, bo to musi być stacja pielęgnacyjna plus ten. Więc zróbmy tak. To wykorzeńmy. No, ja wiem, że tu nie ma powietrza. Come on! Temperatura ciała, no tak, bo to są te kurde 40 parę stopni. Pięć przecinek jeden na plusie. Gdzie ocierał się żarłoczny pędrak i teraz ta pszenica. Czy nie wiem, czy... Czy jest to pokazane? W co ty się... O! I to, zobaczcie, daje prędkość wzrostu plus 50%. Także warto mieć takiego pędraczka. Oczywiście tutaj zrobimy mu stację, niech ma. Nie tu. Nie tu. Nie tu. No, come on. Tu. Tak. I w jedzeniu karmnik dla stworzeń. Sacharozę mu tutaj damy. I niech se żyje. Aż tutaj też tak powinien zrobić. Jak tutaj zrobię tak, bym to zamknął, tak wiecie, tu. No dobra, tutaj zamknijmy tę drabinkę.
Buildingsy. To wywalmy, to wywalmy. Ten Isolated Airlock wywalmy. To jest Cinnabar Orunie. Jakoś wyglądało to dziwnie. I to zamkniemy. Mam nadzieję, że to szybko zamkną. Żeby tutaj nikogo mnie nie... Są. Dobra, wiem, że tutaj nic nie ma. To powinno być stajnia, nie? Tak. Nie właśnie tu, aby ktoś... Byłaś. Byłaś. Dobra. Ty też byłaś. Rowan, bo naprawdę. Idź stąd. No naprawdę. Piernicze. Nie, dobra, dobra. Żyję. Wyszedł. Okej. Okay. Dobra, spokój, cisza. Tak. I tak. I cyk. I... to jest żarłoczny pędrak. Sacharozę. Proszę mu to przynieść. No i tutaj też zrobimy tak po prostu. To zamkniemy. No i se jest. Czy tu by się przydała ewentualnie taka kratka? Tu w sumie też. Jeżeli już nie mamy dostępu, też tu mamy krateczkę jedną. Dobra, zróbmy. Tu jest dostęp do tego, to jest bez sensu. Dobra. To do zabrania, to do zabrania. Tu mamy błoto. Czy ty zjadasz jakieś dziwne rzeczy i robisz tam błoto? Po prostu robisz błoto. Okej. Okay. Zjesz sacharozę, to zjesz błoto. Dobra. No dobra. Tylko co z tym błotem? No tu trzeba by dorzucić błoto, nie? Jest liquid fireball. Organiczne błoto. O. To jest ważne. Dobra, ale mamy trochę fosforu tutaj już. Git. Czy to zostało przepompowane? Nie. Ale to przepompowuje? Nie, bo usunąłem pompę do cieczy. Prawo ja. I całą stal wysłałem już. Super. Po prostu... No tam też jest potrzebna ta stal, ale bez przesady, nie? Żelazna stal. Tu robimy sobie... Ja tego jest stówka. Cztery trzeba zrobić. Ewentualnie przepompować to, nie wiem, tutaj gdzieś... Taki zbiorniczek, ewentualnie to poszerzyć, no bo tu nie musi tak być. Czemu to jest tak zrobione? To chciałem zachować ten kształt, wiem. Dobra, wywalmy. Chociaż, moment, tak, musimy wywalić. Tutaj nie. Wolę, żeby ten metan się tam nie dostał. I tu ewentualnie od góry. Ewentualnie od dołu to zróbmy. Tak, tu, tu, tu. Tu hops, tu tędy. No dobra, zróbmy to od dołu. Tak, tutaj ropa, ropa. Tutaj tego, tu śmega. To to wytarcia. No bo tutaj będzie to wszystko, tak gdzieś coś takiego to będzie. To wszystko musi zniknąć do tego, wiecie, momentu. No ja wiem, że to jakieś bzdury są kompletne w tym, ale... Ale trudno. Czy to zostało zaniesione? Nie. Czemu tego nikt nie chce zanieść? Dobra, co jest do wydrukowania? Tabletka lecznicza, słuchajcie, i ona dawała nam... Pamiętam co, ale weźmy. Dobra. Właśnie zastanawiam się, czy to używamy tego, czy nie. To mogę włączyć.
I wtedy zaczyna wszystko działać, nie? Bo ten niby działa. To, jeżeli będzie poniżej 500 kg na tej kratce, nawet damy 800. Jeżeli to będzie dotąd, ta woda, znaczy płyny, no to niech przestanie działać. No dobra, rybki są. Tego jeszcze sporo, no ale dobra. No tam powycierajcie to, bo tak, tutaj mamy trochę złota. Do zaniesienia to złoto zostaje, tu jest za mało pary. Tak, wiem, że tu powinna być jedna max. Turbinka, ale trudno. To się offkasowuje. Mamy ten talą, którego nikt nie chce zabrać. No i dobra. Bo zapomniałem w ogóle o tym. O tej kuchence gazowej, dawaj ją podłącz. Żelazny kabel, wiem. Kolejne pipsy. Właśnie, a propos. Właśnie patrzę, że jest jedzenie kwestią. Czy my jesteśmy na miejscu już? Tak. Mamy obadane tak, słuchajcie, pole piaszczystych rud. Mamy skowiec tutaj, piasek, glon, rudę miedzi i artefakt. Tu mamy ocean międzygwiezdny, mamy słoną wodę, sól i też artefakty. No i dobra, rozmieścić moduł łazika. Jesteśmy na planecie tej właśnie Grusilno. I tu jest glonowo. Dobra, okej. Tu jest takie fajne miejsce w sumie na ten. Na rozmieszczenie się. Jak zróbmy? Tak? Leci? Leci! Haha! Jest i łazik. Dobra, łaziku. Łazik ma baterię chemiczną, ma 180 kJ jeszcze, więc on po prostu przestanie działać. Na początku zdekonstruuj to. To jest w ogóle z czego zrobione? Cze. Z rudy żelaza. Niedobrze, to powinno być ze stali zrobione w ogóle. Rybka. Tu jest chyba ten. No pytanie, czy będziemy tutaj łazić. Idźmy tu. Dobra. I z tej rudy żelaza raczej nie zrobimy tego. Platformy. No, ona musi mieć 800 metalu. Ale można zrobić zawsze jakieś G. Ewentualne. Albo nawet ze złota, żeby nam się tutaj nie ofgasowywało. No i zobaczymy, co tu się dzieje. Przypominam, łazik ma takie umiejętności jak zwykły duplikant. Bez żadnych umiejętności, tam mocnego kopania i tak dalej. Żebyś mógł właśnie wleźć. No, to jest malutkie, jak widzicie. No bo jest tu tlen ogólnie. Z tym, że skały osadowe. Dobra. Zastanawiałem, co zrobić ewentualnie z... No, robicie, mamy 5 pól do końca. Dobra. Leć do domu. Dobra, to są 4 pola, słuchajcie. No, ale to nic nie zrobię. Leć. Ewentualnie... Dżdżdżdżdżdżdżdżdż. Poleć tu. I tu będziemy mieć jeszcze te dwa kawałki odkryte. Poleć. Na Grusino mamy uprawy, ja wiem. I tu coś jest. Jest piedestał, słuchajcie. Na piedestale jest stary prześwit. Okej. Okay. Dziwne, ma 5 palców. Dobra, tu jest telefon komórkowy. Dziwna cegła. Ja wydaje mi się, że nie zrobię żadnej płytki, a chociaż zrobię. Mamy skałę osadową. Hmm.
Zobaczmy, co tu się dzieje. Pytanie, czy tu są meteoryty na tej mapie. Wulkan wolframitu i luft wodoru. Spoko. Brak niezwykłych funkcji. Promieniowanie 218. Są kradła kosmos, dżungla i magma. No malutko. Dobra. Nie wiem, czy mogę przesłać próbkę. Chyba duplikantem, nie? Tu jest coś. No ale nie przejdę przez to. Jest dżungla. No i tyle. Jeżeli chodzi o łazika. No mógłbyś pozabierać ewentualnie więcej. Nie wiem, jakąś meble, stację. Tylko pytanie, czy kogoś potrzebujemy tutaj. Tak naprawdę. Wysyłać. Znaczy, no w sumie tak, ale to potrzebujemy, jak mówię. Ten moduł łazika ze stali zrobić. No. Jak mówię, no chętnie bym się tutaj dostał. Ale to się może nie udać. Przynajmniej glony są, tak? Nie wiem, można by... Teodorujące, ale nie mamy... Nie kamera pod... A, tego nie mogę, temu nie mogę powiedzieć iść tu. No nic, nie wyślemy tej próbki. Artefakty można by zabrać do domku. Ewentualnie gdzieś pod spodem się na drugą stronę przekopyrtnąć. No może. My tędy chyba już nie wejdziemy, nie? Nie, dobra, przejdziemy tędy. Okej. Żeby wyjść tu. I tu. Będę tu, to wejdę tu. No jest trochę wody. Jest szafka. Jest magma. Zwierzątek nie ma. Ile masz tam baterii jeszcze? 58. Oko. Czasami są błędy, że on po prostu bez tego, bez końca działa, ale to... Wydaje mi się, jak wskoczysz tu, to przeskoczysz tutaj, nie? No nie prześlę próbki. Dobra, wypuśćmy tego. Jak się lata. Skały osadowe i inne. No i tyle, zostawiamy go tutaj. On tu raczej nie ma za dużo do roboty w tym momencie, bo musiałbym mieć tutaj duplikanta. Dobra, jesteśmy tu i znaleźliśmy pole piaszczystych ród, słuchajcie. Nie, to było. Ale faktycznie tu polecieliśmy kawałek chyba. Dobra. Do domu. No nie mam czubka niestety do tego. Żeby tu... Cinnabary. Znaczy ton lód rtęć. No. Nie mam czubka rakiety specjalnego. No dobra. Czy my coś, jakieś badania robimy dalsze? Tak. Okej. Okay. W Dripilli. Jak wygląda sytuacja? Okej, okay, tu już się powoli te hacze powyżej 8. Nie, no tu jest mniej niż 8 haczy. Dobra, dzbanecznik działa, ten działa. Ten tu. Tu se jedzą. Tu mamy zanieczyszczony tlen, tylko to jest ten tlen 50 stopni. Ale jest. No i tutaj mieliśmy w końcu przejść. Tu się otworzyło to. Dobra. Tę próbkę prześlijmy.
oczywiście za dużo tego. Kurde, minus 5 stopni. Mam nadzieję, że to żyje. Dobra, czy mamy dostęp wszędzie? Tu przeskoczymy, to sobie zerwiemy. To sobie zerwiemy, tędy przeskoczymy, to sobie zerwiemy. Tu sobie nie zerwiemy tego. Śnieżną bułą. Tu. Tu, wtedy. Ops, tu. 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 Tu jeszcze niżej. Pójdziemy na samo dno tutaj taką drewinką. Dobrze, tu do Wizworda. Tędy. No właśnie, niech to kurczę, wiecie. To działa z tym. Ja się to niech mrozi cały czas. Niedobra sprawa. Dobra. Tlen jest. Tak szeroko nazywany przeze mnie tlenem. W sensie, że nie do końca dużo tego tlenu jest. Tym sachorozę zostawiam tutaj. Bo jak będziemy mieć jajko pędraka, bo z tych są po prostu, wiecie. Jako że rusznak pędraka. 2% szansa jest niestety tylko, no ale. Ale jest. Ewentualnie w drugą stronę zrobimy. Że po prostu stamtąd wyślemy jajko pędraka tutaj. Zapomnę o tym oczywiście. No, come on. Kopę. Kar. Jajo? Tak. Jajoż. Dobrze. Jest. No bo one ewentualnie. No rdzy nie jedzą. Bo my siarki nie mamy tutaj. Nos. Mnie wypielający, sól. Tu różne rzeczy. Nie rośnie, bo co? Bo jest 67 kilo, kurde, dwutlenku węgla. A to jest pozamykane. To jest pozamykane, tu jest 4 kilo tego. Tutaj się nie dostaniemy w ogóle, nie? To pozamykałem tak na amen. Wiecie co, ja to zamknę też. Wiem, że tu jest ta roślinka, ale chcę to utrzymać w dobrym zdrowiu. Z drugiej strony tutaj mamy przejście. Jest też bez sensu. Tu jest zmutowana. No nie, no to faktycznie tutaj trzeba by wejść. Tędy. A tu. Tu. Pikantne tofu, to będzie dobra sprawa, chociaż Spigot Pap też może być nie najgłupszy. Ile mamy tutaj? 190, 209. Natomiast na Dropilli jest 163, no to tym bardziej spoko. No tutaj nie potrzebujemy tego. Aż. Dobra, tę stal. Czy my narobiliśmy tę stal, bo to jest najważniejsze. Dzisiaj. Nie. Czemu nie? Czy gdzieś to poszło? Nie, po prostu tego nie zrobił. Wapno, żelazo, dobra. Tu jest narobione. Prawie że. No nie, no to musi zostać zrobione, tutaj nie ma co. Tu jest okej. To działa. Coś tam tlenu jest. Zanieczyszczony. Tu się rozmnażają.
Tak, ściśnięci. Przenieśmy parę tu. A tutaj wodę wywalam. Dobra. I dlatego, w sumie może dlatego, kurde, tej wody jest cały czas dużo. Ja po prostu ścieram i wywalam ją z powrotem tutaj. Analiza nasiona ukończona. Zużycie nawozu większe, bonus uprawy. Przymączne, ciekawe. Pszenica śnieżna. 250 radów na cykl potrzebuje. To dużo. No bo to normalnie. Fosforyt. 4 kilo fosforytu w ogóle, nie? Czyli nie wiem, czy ja potrzebuję tego. Chłodny oddech. Wiecie co? Dajmy go. No tu jest, wydaje mi się, że zimno. Tak czy inaczej. Ewentualnie niżej mogę go zasadzić. Ktoś tu umarł. A to chyba słodziak. Dobra, pszenica śnieżna sobie idzie. Tu. Dobra. Czy to jest zrobione? Nie jest zrobione. Cyk. Co my tutaj możemy robić? Nadziewane jagody, słuchajcie. To są gdy jagody i orzech pieprzowy. Nie mamy. Grzybowy brab? Nie. Surf and turf, szaszłyki, gotowane owoce morza. To jest do zrobienia. Pieprzowy chleb nie jest, ale dołączmy grzyb, nie. Fasola na ostro, mamy fasolę. Korzeń wzmacniający. Co to jest korzeń wzmacniający? Nie mam pojęcia. Pikantne tofu to wiemy, że nie. Śnieżny burger, sałata. Nie mamy sałaty? Nie, w sumie mamy. Możemy mieć sałatę. I ciasto jagodowe, słuchajcie. Gruby owoc, grilogody. Gruby owoc. A, włączmy. Dobra. To jest połączone, połączone. Oczywiście tam jest niepodłączony kabel do tego. Tu. Nie, po prostu. To jest niepodłączone, ale najpierw... Dobra, to jest zrobione, git. Tam możemy podłączać kabel. O. Naprawdę? Jąłem to tak. Wapno też. Wapno i rafi. Wany węgiel. Tak? Tak. No bo tutaj mamy, kurczę, 20... Nie, 185 kilo tylko. A? Nie, tu jest ruda żelaza, 20 ton. Okej. Okay. Z rudy żelaza mam żelazo, dobra. Dobra, dobra, dobra. Zobaczmy w takim układzie na Dripilli, co się dzieje. Poza tym, że hacze są, ślimaki są. Ilu was jest tu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem i osiem. Dziewięćset gramów. 900 gramów. One nie mogą siedzieć w tym wodorze tutaj. To jest, kurde, nie włączyłem tego? No jest. No dobra, 800 gramów. Dobra, działa. No to tak. I tyle. No, ale lepsze takie tyle niż żadne. No to jest zbiornik taki w razie, gdyby nam ślimaki, nie wiem, wyginęły, tak? Lepiej mieć taką zapasówkę. Zapasówkę tlen mamy tu. Warto by coś z nim zrobić w sumie. Nadciśnienie tego. Czy my mamy tu ten kabel? 110. Trochę mało, kurczę. Nie ma sensu go zamieniać. No bo rafinerię, gdybym se tutaj stworzył, no 23 stopnie, nie, ugotuję te ryby wszystkie. Nie mam takiego właśnie dostępu do zimnego czegoś.
lodu, wody. Znaczy, no nie chcę tego rozpierniczyć. Dobra, czemu tutaj nie możemy się dostać? Tu. Tu nie możemy się dostać. Albo tu. Że to jest granit, dobra. Tu i będzie git. Dobra, jak wygląda sytuacja? Dobrze wygląda. Wygląda dobrze. Albo nie mamy już. Stówkę. Okej. Okay. Tu można by rozpierniczyć. Bo tu jest ma woda 80 stopni. To jest czynny za 20 cykli. Ten tu mi chloruje. Ja tu jest. Tu. Kurczę, przenieść tu. W tak zwanym międzyczasie. Ten niech sobie tutaj będzie. Niech on sobie tutaj łazi i robi. Co tu się dzieje w ogóle? To jest za zimno? 35. Stąd jest zima idąca. Tu. Dobra, czyli trzeba by się faktycznie tutaj dostać. Idziemy tu. No mógłbym wejść. Tu. Potem wejść tu na górę. Rozwalić to. To. I potem... czegokolwiek sobie. Jakoś tak, tylko w takim układzie bez tego. Żeby wszędzie mieli dostęp. Tego nie zrobią, bo nie przebije się przez tę ścianę. Czy ten otchłań potrzebuje tutaj? Nie wiem, ale dobra, zamknijmy to. I tu zróbmy taki priorytet trochę większy, bo to jest dosyć istotna sprawa. No, bez tych śnieżnych skurczybyków, ale dobra. I okej. Okay. Powinno być ok. A mamy tutaj ten. Zakładamy strój. No zawsze mógłbym jeszcze tu ewentualnie to zabrać, to przesunąć, czy coś. Żeby dojść tutaj na dół. Nie, no bo tutaj jest też zimno i słabo. I ponuro. Dobra, niech sobie to działa. Wszystko elegancko. Lilię balsamiczną mamy. Winorość pieprzową mamy. Ewentualnie winorość pieprzową, wiecie co. Nie wiem, jak to się nazywa, bo to jest... Składnik potraw, orzech pieprzowy. Dobra, wysyłajmy orzech pieprzowy też. Wypielęgnowany jeden z trzecim. Zatłoczony, za dużo jest faktycznie. To idźcie to, idź tu. No i one tutaj sobie żyją jakby, wiecie, głodują. Nie będę ich zabijał póki co, no bo mamy... Co, coraz mniej, kurde. To mi głoduje. Ty, właśnie. Stola. Ląduj. Odejdź. Kurde. Gorąco i stąd. Kurde, odpad nuklearny. Tu jest? Nie. Gdzie takie zestalone odpady nuklearne można trzymać? Kurde. Dobra, to musimy włączyć na nowo. I tu to miałem zrobić, ten moduł łazika. Miałem go zmodyfikować na... No mógłbym moduł pionierski w sumie dać. Tak? Ale tu nie, ze stali. Moduł łazika. Trzeba będzie go usunąć po prostu. No bo wody tam specjalnie nie zużyliśmy, nie? Wydaje. To jest mega. Oczywiście damy sobie taki moduł łazika, tylko no potrzebujemy... stal. Ewentualnie, bo to moduł łazika. Ile tej stali masz tu? Tylko zużyliśmy ją. Aj, ty. Bo mamy tak, ruda żelaza 200 kilo. Plus to. Plus to ma te 400 kilo. To kosztuje nas 800.
No mógłbym wystrzelić tu, ale tu nie mam, kurde, tego beacona śmiesznego. To jest wystrzeliwacz, a mi wchodzi właśnie w drugą stronę. Teleskopy. Ewentualnie tu teleskop dać. Moduł łącznika portowego to nie to. Blaster. Nie mam tego, nie, no muszę mieć, bo tutaj mam... To jest wystrzeliwacz, chodzi mi... tu. Rafinowany metal stówka. A to nie jest rafinowany metal, to jest po prostu ruda. Tak samo tu. Kurde. Dupa. Ale ty sobie żyjesz, nie? Nie, nie żyjesz sobie. Nie robisz z tym nic, na rafinowany metal. Chyba, że zrobisz kruszarkę, prąd. Kruszarka. Prąd. Nie, czy mamy na tyle tego wszystkiego? Mamy tutaj złoto. Może zrobimy sobie po prostu sam ten coś ze złota. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najlepiej stal po prostu i dlatego chciałem zrobić ze stali ten moduł. Mieć drabinkę. A pytanie, na ile tego kurde tej baterii starczy. Dobra. Tu jest okej. Okay. A, bo to jest ten stary pojemnik. Czy ja potrzebuję wywalić kogoś tu? To jest niepodłączone, a powinno być powoli. Dobra. Tu jest lodówka, tu jest ten. Bo to jest ta pompa. Dobra. Bo tu już się okazuje, że jest spoko. Dobra, tę pompę w takim układzie zdekonstruujmy też. Dorzucimy tutaj telefon i to jest chyba w meblach. Imprezowy telefon, niech sobie będzie, git. No i wyślemy faktycznie kogoś. Jest uziemiony, ale... Nie, dobra, właśnie ten odkażasz do rąk. Mamy wodę tutaj? Mamy. Na nowo. No, dobra. Zróbcie to. Wiesz, czy ja tę pompę muszę wywalać? Moment. Czy to będzie rekreacyjny? Zobaczmy. Zobaczmy, zostawmy. Pojemniki, tu, spoko. Bo ten pemikan mamy, nie? Na nowo. Tak, jeszcze chwilę. Git. Oksylity. I bzdurki. Natomiast oksylitu w sumie nie produkujemy już niestety. Mamy za ciepło po prostu. Więc to może być problem powoli. Chociaż... w jakichś takich miejscach. Tu. Można by zrobić, kurde, no. Lodu mamy. Czego szukam? Tego. Tylko tam, gdzie jest zimno i dwutlenkowo-węglowo. Już 16. A no to zera chyba była. Nie wiem, że pamiętam. Zrobimy rząd tu będzie zejście. I rząd tu i tu będzie zejście. Pędraki sobie żyją, tu jest za ciepło. Minus 10, naprawdę kurczę, nie schodzimy z tą temperaturą. 66 stopni. No prawdopodobnie będziemy musieli to po prostu zamienić na te zwykłe płytki. No bo ta woda gorąca tutaj to nie jest dobry pomysł. Ewentualnie ją tu jakoś podgrzać delikatnie. Przez to.
Tylko no to tu będzie gorąco. Tak, wiem, że fosfory. Sześćdziesiąt parę stopni. No mógłbym ją też trochę schłodzić, nie wiem. Tu bardziej tę wodę. Znaczy tak delikatnie. No delikatnie, czyli zwykłą rurą, a nie promienną. No nie. Zresztą tutaj był taki pomysł. Widzę. Dobra. To pikantne tofu weźmy. Czy wszyscy tym zajadają? Jak wygląda sytuacja z gazem? Nie wygląda. Jeżeli jest powyżej 1000, to działaj. No. Chociaż tutaj tak, tutaj może być 1000. No i dobra. Leci sobie gaz. No nie będę używał tego jako... nie napędu, tylko... generatora. Raczej nie. To sobie działa. Tej stali, rozumiem, dalej nie mamy. Wolframit. No nie, no 75 stopni, to jest 90, więc nie ma opcji. Czy ktoś może to zrobić jakby tak sensowniej? Raz ktoś zrobił. Ta stal jest tutaj, spoko. To jest niepodłączone w ogóle. To do wytarcia, to do wytarcia, to jest już ładnie zrobione. Te drzwi tutaj. Tyk. Tu. Tutaj tędy, w razie czego tu, w razie czego tu. Tu, hops, tu, tędy, tu. Tu jest ten nullifier, ale on kurczę nie działa tak jak powinien. Niestety. No mógłbym pójść faktycznie w wieżowe kwiaty tutaj. Pytanie, czy to ma sens. Jak wygląda sytuacja z tlenem? Powiem szczerze, że nie wygląda tak wcale wesoło, jakbym chciał. Bo co? Nie no, woda jest raczej. To działa. Tu woda idzie. Tylko po prostu co? Idzie na górę, idzie tu. Idzie tu, co druga. Plateczka. No ewentualnie to odetniemy. Ten kawałek. I... no bo tu jest wszędzie... wszędzie to idące. Ewentualnie, inna ewentualność. Żeby tutaj znowu dodać po prostu kratenikę, nie? Rurę zwykłą. Tu. I kratkę. No. Tak zróbmy, to będzie najlepszy pomysł. Po prostu w ten sposób ograniczymy ilość do góry idącego tlenu, no bo będzie się rozkładało na 3, a nie na 4, nie? Ładnie, nie wiem, wiem, wiem. No prawdopodobnie zamienimy to po prostu. Błoto, jak to błoto, kurde, zbierać tutaj? Co się patrzysz? Dobra. Tu. Jak tam? Będzie budować. A bo ty nie możesz wejść tutaj, nie? No. Dobra, dupa. Znaczy, zostawmy to. Ale ten tu sobie... jak go wypuściliśmy, to ma więcej stówek. Dobra. Jedzenie się zepsuło, to niedobrze. Zgniła śnieżna bułeczka. Budynek jest uszkodzony, to wiemy.
Naprawmy go. Budynek jest zakopany, to standardowo. Użyjmy to. To jakieś faktycznie, kurczę, tutaj nie można wejść w ogóle. Tak dookoła ewentualnie. No to zasłoni nam wszystko, to jest najgorsze, bo ty nie masz zasięgu takiego tu. No bo jak tutaj go wywalę ten, to śnieg spadnie na niego i tego zakopię i wtedy nie będzie działało. Bo póki co, tu jest ok. Ewentualnie to mogę wywalić, to będzie taka sama sytuacja jak tu. Żeby... będę miał zasięg do tego, no i cześć. Ale ten, czemu nie ma zasięgu tu? Czemu ty jesteś zakopany? Mnie ten śnieg trochę, bo nie ma go dużo po prostu. Gdyby faktycznie on tam padał, wiecie, w ilościach takich niesamowitych, no to byśmy go zużywali po prostu na bonbon tree, nie? Ale tak to nie. Tu ładujcie. No to ja wiem, że to nie jest dobry pomysł. My mamy satelitę tu gdzieś? Rozbitą? Wydaje mi się, że nie. I dlatego takie rzeczy dziwne się dzieją. Z takiej satelity, no ale to promieniowanie mamy po prostu, więc to. To tam luz. To trochę działa. Dobra. Czy tę stal zrobiliście? 90 kilo. Czemu 90 kilo stali mamy? Nie, kurde, więcej. Nie, ktoś coś naprawiał. No, come on. Jakby tam ciśnięć. Drzewko mączne, omnom nom. Czy ten fosforyt jest tutaj w ogóle zaznaczony? Jest. Ja rozumiem, że teraz tam w czasie zabiera stąd wszystko. Dobra, ten czujnik stworzeń właściwie też można wywalić stąd. Ten właściwie też. Ja powinienem też mieć prawdopodobnie tutaj takie osobne pomieszczenie. Na to. No, może być z kobaltu. Takie max, myślę. I to wszystko, te jajka powinny iść tutaj. Chociaż... nie, to jest bez sensu, no bo idą do nas tam na górę. Ślimak jest. Ślimak sobie żyje. Na spokojnie. Pędraki. No ale czasami ta woda tutaj widzę. Idzie, myślę, że to zostało zrobione, no. I dzięki temu tu będzie cieplej. Proszę, tutaj izolacyjna. Mam nadzieję, że tu jest izolacyjna rura. Izolowana. Tak. Gdzieś dotąd, nie? Jest ciepło. Gdzieś dotąd. No. Tu, no chyba, żeby to troszkę tak jeszcze przedłużyć. Gdzieś tu. Żeby ten kawałek był, wiecie, przesunięty trochę bardziej. No mógłbym oczywiście tutaj włączyć jakieś oziębianie tego, ale jak mówię, no kończymy powoli tę serię, więc już mi się nie chce. Aż tak. Tej rtęci trochę mamy. Rtęć w ogóle tutaj robiliśmy. Jaka tu jest temperatura? 53. Zróbmy z 5. Po tej stronie, bo tam jest bliżej. 90 dalej.
Come on. No. Ja rozumiem, że nie ma wody, ale... Chodź tu. Jeszcze jeden jest, nie? Nie, aha, bo to żelazo na stal robimy. Nie, ruda żelaza na żelazo. No bo tak patrzyłem, czy ewentualnie czegoś tutaj brakuje, ale mamy 240 kilo. Tego wapna mamy 4 tony. To jest 15. Także... Nie wiem właśnie. To musimy. To kurde zabrać, no bo... Znaczy jak to zabrać? No wiem jak zabrać, tylko... Ta woda jest uprzątnięta. Zabierzcie tę wodę. Właściwie to już wiecie co. Co to? Może ktoś. Co robisz? Ta woda rafinerii. Co? Okej. Okay. Dobra, zamknijmy to. Zamknijmy to, otwórzmy to i to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam 40% stresu. Ren, co ty robisz w ogóle? Czemu ty jesteś taki zestresowany? Tu jest chyba ok, chociaż są ściśnięci. Ale to nie szkodzi. W sensie, że są ściśnięci, nie będą jajek produkować, nie? Dlatego. Dlatego myślałem, że tutaj, jeżeli będzie powyżej 8 stworzeń, to to zabierze, nie? Teraz w tym. Zobaczmy. No i właśnie, widzicie, jest i to, i to. I czemu to nie działa? Bo nie zabieramy tych jajek. Jaju, jajo. Dobra. No i teraz są ściśnięci. No bo zastanawiałem się, czy potrzebuję tę bramkę end, żeby była to i to, ale wydaje mi się, że nie potrzebuję, nie? W takim układzie to działa. Jeżeli jest powyżej 8, to wysyłaj. Ja wiem, że wtedy nie wyślę nic tak naprawdę. Czego drewienka i tak dalej, ale to... Chyba okej. Okay. Dobra. No sądnie, wiecie co, tu, coś mi tu nie działa w tym. Dlatego tutaj między innymi nie mamy nikogo, nie? Zacząłem wysyłać te jajka, zanim oni tutaj postanowili je... zadziałać, ale znaczy, no. Że wysyłam... w ten sposób. Wiecie co, albo... No nie, no powyżej 8. Tylko w pewnym momencie tutaj, jeżeli wyślemy jajka, oni będą za starzy i zginą wtedy, nie? Więc... To jest bez sensu w sumie. No. No dobra. Czy to jest zrobione? Żelazo. Stal nadal 90. Naprawdę. Jest to na 7, no już więcej to bez przesady. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Zobaczmy tu. Nie tu. Jesteś zakopany, wiadomo. Tu sobie działa. Bo ty sięgasz tam daleko, nie? Tak. Chodzi o to, żeby tutaj, kurde. Nie, to tego nie mam. Tego nie może być. Tu, żeby tego nie zasypało, chociaż... Może tak faktycznie. O, to sobie zbudujemy z tego. No zawsze troszeczkę tam lumenów więcej. No bo ten czubek gdybym chciał zmienić na czubek specjalistyczny, ale go nie mam chyba.
zbiornik na ładunki. No właśnie, ten moduł łazika, ale go potrzebujemy ze stali. To jest 200 stali, ale tam gdzieś coś było jeszcze. Można było jakoś coś zrobić, bo tam potrzebujemy 800 chyba, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, tej platformy rakietowej. Tak, 800. No. No jak to sobie rozbierzemy, no chyba żeby zbudować faktycznie ten wystrzeliwacz, ale tam samą rakietę. Kurde. Nie wiem, no tam w każdym razie jest drzewko, które powoduje, jeżeli nakarmimy drzewo, to ono wtedy daje nam specjalną substancję. Tylko kurczę, do czego się tej substancji używało? Nie pamiętam już teraz. No ale dobra. Tu się kończy ta rtęć. Trzeba będzie zrobić trochę. Cinnabar. Jedyną taką naprawdę działającą rzeczą non-stop to jest to. Nie? Bo cały czas nie mamy jakby zewnętrznego źródła wody tutaj. Tym cały czas to przemieniamy po prostu na energię parową i tyle. Także kochani, ja poczekam, aż oni zrobią tę. O, coś mi się wydaje, że to jest jakaś tragedia. Wiecie co, ewentualnie z drugiej strony po prostu to zdekonstruuję. To nadam priorytet temu ważny. No i to się zacznie robić. Tu mamy chyba ten gaz, nie? W rurze. Tak. Dobra. No i nie mamy co z nim robić, nie? Ale ogólnie. Ogólnie spoko. No, tego pemikana potrzebujemy trochę. Bo szaszłyka już nie robimy. Szaszłyku. Jak mówię, no ten kurczę. Pikantny czy śnieżny burger to jest dobra sprawa. Nie mamy sałaty. Mamy szaszłyk. A, szaszłyk też potrzebujemy. No ale nie mamy sałaty. Więc nawet nie próbuję nic z tym robić. Tu mamy znowu wody full. Ale ta woda. Nie idzie. Moment, bo ta woda. To jest nasza woda do. Do statków kosmicznych. No. Ale fuch, zobaczcie, 800 kurde kilo zostało. Okej, okay, kochani. No nie zrobiłem tego, co chciałem. Chciałem zrobić dzisiaj faktycznie operację tę, ale no. No nie zrobimy. No może ewentualnie tu możemy otworzyć to. I tyle, tylko wydaje mi się, że nie mam dostępu. Nie, mam dostęp do tego. Wyskoczymy tu po prostu i tu otworzymy. Czy to potrzebuję, zastanawiam się. Nie? Drabinkę sobie dodamy. Tu. To wywalimy. To wywalimy, to wywalimy, to wywalimy. Drabinka do wywalenia i ta drabinka do wywalenia. No i dobra. To oczywiście można już zyskać. Nie, miałem wrażenie, że tutaj będzie kapało, ale to kapie właśnie generator na naftę. Nie na ropę, na benzynę po prostu. No. Faktycznie, ewentualnie, jakbym chciał robić ten na benzynę, no to raczej w kosmosie bym go robił. Nie potrzebuję aż tak tyle zanieczyszczonego i wody, oraz on też generuje sporo dwutlenku węgla, więc. Więc się nie opłaca. Temperatura ciała, tu jest zimno, nie? Tak, ale dobrze, niech będzie zimno. I tyle. To jest ze stali. 50 ton wychowuje, ale to tu jest bateria, wiadomo, on już raczej nie będzie żył. Wy jesteście zatłuczeni. Wy jesteście zatłuczeni, mieliście max 8 tutaj mieć porządek. No ewentualnie chcemy
Możemy tak zrobić. To jest jeden słodziak właśnie. Mam nadzieję, że już go nie wysyłamy nigdzie. Ale długo napierdnicza. Sakra. Nie jest mięsa. Szybko. Dusi. Tu woda jest, tu woda jest. Tu się dusi. Podrażnienia oczu, ale... Trochę tego wodoru tutaj jest. No nic. Kochani, dzięki za uwagę. Tu jest wodoru trochę. 2,5 kilo. Sporo. No nie, nie będę tego otwierał. Sponio. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie ostatni wtedy, gdzie nie wiem, co zrobimy, ale jeszcze będzie jeden ostatni, naprawdę. Dzięki, pa, pa.